Jaka jest najpiękniejsza i najbardziej reprezentacyjna ulica Warszawy? Oczywiście Krakowskie Przedmieście. I to właśnie tam wybierzemy się w 5. odcinku historii warszawskich ulic. Ja nazywam się Artur Głowacki i dziś będę Twoim przewodnikiem. Teoretycznie historia krakowskiego przedmieścia powinna być prosta, prawda? Jest to trakt prowadzący z Warszawy w stronę Krakowa. Szybko, łatwo i przyjemnie. No niestety, a może na szczęście, działo się tu tyle, że nie sposób o wszystkim powiedzieć. Już sam początek opowieści jest interesujący, bo nie dość, że nasze przedmieście nie zawsze było krakowskim, to na dodatek nie zawsze było przedmieściem, ale od początku. W tym miejscu trzeba jasno powiedzieć, że historyczny początek ulicy faktycznie znajdował się poza Warszawą i był to trakt prowadzący w stronę Czerska, siedziby książąt mazowieckich. Właśnie dlatego pierwotnie nazywano go Czerskim Przedmieściem. W 1454 roku powstaje jednak kościół świętej Anny i klasztor Bernardynów, w związku z czym nasze przedmieście staje się przedmieściem bernardyńskim i placem bernardyńskim. Wszystkie te nazwy zaczynają funkcjonować równolegle. W XVI wieku po przyłączeniu Mazowsza do korony pojawia się obecna nazwa ulicy. W kolejnych latach krakowskie przedmieście staje się doskonałą lokalizacją dla pałaców rodzin magnackich, takich jak Ossolińscy czy Kazanowscy. Obie posiadłości ulegają zniszczeniu w czasie potopu szwedzkiego, a w tym drugim, należącym wówczas do zdrajcy Hieronima Radziejewskiego, pan Zagłoba stacza pojedynek z małpami. Wcześniej, bo w 1611 roku, przez krakowskie przedmieście triumfalnie wjeżdża Stanisław Żółkiewski, zwycięski wódz w bitwie pod Kłuszynem. Prowadzi ze sobą niebyle jakich jeńców, bo cara rosyjskiego Wasyla IV Szujskiego i jego brata Dymitra, którzy składają przed polskim królem hołd, co możemy zobaczyć tutaj, tutaj i tutaj. Aha, i jeszcze tutaj. Około 1620 roku powstaje tak zwana Kaplica Moskiewska, w której pochowani zostają Szujscy. Miejsce to staje się południową granicą krakowskiego przedmieścia. W 1683 roku architekt i sztukator rodem z Włoch, Józef Szymon Belotti, wystawia stojącą do dziś figurę Matki Boskiej Pasawskiej. Dziękuję w ten sposób opatrzności za ocalenie siebie i rodziny przed panującą zarazą, ale także, sprytnie dostosowując się do sytuacji politycznej, za zwycięstwo Jana III Sobieskiego pod Wiedniem. Wpływ Belottiego na przyszłą Warszawę, o którym włoski architekt nie mógł nawet wiedzieć, jest trudny do przecenienia. Więcej na ten temat w jednym z kolejnych filmów na kanale. W XVIII wieku ma miejsce kolejny wjazd triumfalny do Warszawy. Tym razem to August III Sas jest wjeżdżającym, a wspominam o tym tylko dlatego, że przy tej okazji powstaje obraz, który pozwala nam zobaczyć, jak wówczas wyglądał kościół świętej Anny, a po dokładniejszym przyjrzeniu się dostrzeżemy także kolumnę Zygmunta, a nawet bramę krakowską. W tym samym stuleciu słynny Karol Stanisław Radziwiłł, zwany Panie Kochanku, chcąc wywrzeć wrażenie na nielubianym Stanisławie Augustie Poniatowskim, wybiera się do niego z wizytą. Karetą zaprzężoną w niedźwiedzie. A skoro jesteśmy przy osobie króla Stasia, to trzeba wspomnieć kolejnego przedstawiciela włoskiego narodu, Bernarda Belotto, zwanego Canaletto, który to serią wspaniałych obrazów pokazuje nam, jak wówczas wyglądały brama szkoły rycerskiej, kościoły świętego krzyża, wizytek, karmelitów i świętej Anny oraz małpa jadąca na psie. I tym optymistycznym akcentem chciałbym zakończyć pierwszą część historii krakowskiego przedmieścia. Na ciąg dalszy zapraszam za tydzień.